Siemano wszystkim. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić mój system alchemii oraz wyrabiania alkoholi, który myślę, że jest dość fajny, nie? Naprawdę, mi się podoba ten system. Na początek, co trzeba zrobić, żeby wyrobić alkohol? Może zacznijmy od alkoholi. Trzeba mieć spirytus, ale jak zrobić spirytus? No cóż, bierzecie sobie pustą butelkę, którą możecie albo skraftować, albo kupić sobie jakiegoś tam handlarza. Kiedy macie tą butelkę, musicie ją napełnić wodą. Wchodzicie do wody, dajecie shift, no i nie wiem, ja sobie zrobię 20 butelek. No i mam wodę w ilości 20. Teraz zajmiemy się tym, żeby dojść do starego obozu, do tego, do stołu alchemicznego. I tam sobie porobimy już zarówno alkohole, jak i miksturki HP, miksturki na manę i różne tego typu rzeczy, co nie? Dobrze, jesteśmy już na miejscu. Otwórzmy sobie umiejętności nasze. Żeby w ogóle coś zacząć robić na stole alchemicznym, trzeba mieć przynajmniej alchemię na poziomie zielonym. Ja ją mam akurat na poziomie zielonym. I tak, z poziomem zielonym alchemii możemy robić wszystkie alkohole, jakie tylko nam się zechce zrobić, nie? Co ja w ogóle powiedziałem? Dobra, nieważne. Natomiast jeśli chodzi o mikstury many i mikstury na HP, to jest już inna bajka, bo tam bodajże możecie zrobić jedną początkową miksturę z tym poziomem zielonym. Później, żeby zrobić kolejne lepsze, musicie mieć poziom adept. A te najlepsze musicie mieć mistrza, nie? W alchemii. Dobra, pokażę wam, jak to wygląda. Podchodzicie do stołu. Oczywiście musicie mieć kolbę, którą będzie się dało tak samo kupić, czy tam skraftować. To jeszcze jest do uzgodnienia, nie? Dobra, wejdźmy sobie w alkohole. No i tutaj mamy różne alkohole typu piwo, wino, ryżówka, grog prawdziwego marynarza, biały rum, podwójny młot, gin. Zróbmy sobie najpierw może podstawę, czyli spirytus. A nawet parę tych spirytusów, no nawet więcej zrobiłem. Zróbmy sobie piwko, ryżówkę. Tutaj mamy obok jakie składniki potrzeba do wyrobu tego, czyli ryż, winogrona, górski mech, piekielnik, ryba. Te wszystkie przedmioty będziemy mogli sobie pozbierać na mapie, dlatego że rośliny będą zasiedlone na całej mapie, no co tutaj mam wam tłumaczyć? Będą się respić, każdy będzie mógł sobie eksplorować. Myślę, że jest to dość fajne, żeby dzielić osoby na, nie wiem, osobę, która ci zbiera rośliny na przykład, jest twoim takim uczniem i ci później je daje, ty wyrabiasz mikstury, uczysz go alchemii na wyższy poziom, bla bla bla. Zobaczymy, czy wytworzyłem te miksturki, znaczy alkohole. Oczywiście, mamy piwo, mamy ryżówkę. No i tylko to w sumie zrobiliśmy, co nie? Piwo i ryżówka, dobra. Czyli to już działa. Teraz sprawdźmy sobie mikstury życia i many. Dobra, mamy tutaj potki na HP. Jest napisane, ile one dają życia, ile dają many, te miksturki na manę. Co potrzeba, nie? Potrzeba kolbę na pewno. No i tak samo rośliny typu piekielnik, jagody, górski mech, znaczy piekielnik, no dobra, nieważne, nie? No i sobie wyrabiamy na przykład napój błyskawicznego uzdrowienia, esencja magicznej energii. No i teraz musimy mieć niestety poziom adept, jeśli chodzi o esencję uzdrawiającą, a nie jesteśmy nauczeni na takim poziomie, dlatego no trzeba się nauczyć tego. Oczywiście, jeśli chodzi o alchemię i inne umiejętności, to każdy gracz będzie mógł uczyć innego gracza do granic swoich możliwości po prostu. Jeśli ja mam łowiectwo na przykład na zielony, to ja mogę kogoś nauczyć do poziomu zielonego i nie więcej, nie? No i to tyle. Chyba tyle chciałem pokazać. Zrobiłem sobie tutaj miksturki, jak widać. Wszystkie są przeniesione z Gothica 1. Dzięki za obejrzenie. Jeśli wam się spodobało, możecie zostawić łapkę w górę, zostawić kciuka, lajka, komentarz. Trzymajcie się.